Niektórzy podcasterzy nagrywają całość swoich odcinków równocześnie, czyli zarówno rozpoczęcie, intro odcinka, treść całego odcinka i outro, czyli jego zakończenie. Natomiast niektórzy wolą dograć osobno początek, osobno koniec i wykorzystywać te nagrania już później do edycji każdego odcinka. W jaki sposób nagrać intro i outro do podcastu i w jaki sposób w programie Audacity połączyć później wszystko w jeden plik? Cześć, jestem Krystian Zych i witam Cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl. W jaki sposób nagrać osobno intro, osobno outro i w jaki sposób połączyć później te dwa osobne niezależne pliki do jednego wspólnego odcinka w programie Audacity? Zobaczmy. Aby nagrać osobno intro, osobno outro, potrzebujemy mieć kilku elementów. Potrzebujemy przede wszystkim pliku z dźwiękiem, który będziemy wykorzystywali na początku, pliku z dźwiękiem, który będziemy wykorzystywali na końcu odcinka i muzyki, zarówno na początek, jak i na koniec podcastu. Ja mam przygotowane już takie pliki, mam przygotowany tekst na rozpoczęcie podcastu, mam przygotowaną muzykę na rozpoczęcie podcastu. Z reguły nagrywam wszystko razem, natomiast nagrywając jeden z ostatnich odcinków podcastu specjalnie podzieliłem na fragmenty, żeby móc wykorzystać później w dzisiejszym filmie. Posłuchajmy może, z czego się składa to moje intro do podcastu. Na początku może muzyka. I oprócz muzyki jest jeszcze tekst. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mój Mały Wielki Biznes. Ja nazywam się Krystian Zych i chcę pokazać Ci, jak prowadzić mały biznes, wytłumaczyć, co to jest pasywny dochód i jak można go osiągnąć. Przy okazji podpowiadam, jak pracować krócej, ale wydajniej oraz co zrobić z nadmiarem zadań i obowiązków. Zapraszam serdecznie. W tej chwili musimy to wszystko razem połączyć w taki sposób, żeby dźwięk ten mój czytany nałożony był na muzykę, żeby muzyka była w tym momencie wyciszona. Znajdźmy może najpierw w muzyce ten odpowiedni fragment, ten, w którym będziemy rozpoczynać nasz dźwięk. Powiem Ci, w którym mniej więcej momencie ja zawsze to robię. Ja mniej więcej w tym momencie zawsze wyciszam muzykę i mówię ten tekst, którego przed chwilą wysłuchałeś. Posłuchajmy jeszcze raz tego fragmentu. I tutaj mniej więcej w tym miejscu rozpoczyna się mój tekst. Czyli mniej więcej będzie to wyglądało w ten sposób. I musimy jeszcze ściszyć muzykę. Do ściszenia muzyki korzystamy z narzędzia obwiedni, ta ikonka tutaj. Zaznaczamy punkt, w którym muzyka ma się zacząć ciszać. Zaznaczamy punkt, w którym muzyka, w którym to ściszenie już będzie takie ostateczne, takie jakie powinno być. Sprawdźmy teraz. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Może jeszcze przesunkę odrobinkę ten głos. Cześć, witam Cię. Teraz będzie dobrze i teraz jeszcze zakończenie. Również zaznaczam dwa punkty. Pierwszy punkt, od którego ten dźwięk ma się podgłaśniać i drugi punkt, w którym ma już być ten efekt podgłaśnienia zakończony. Zapraszam serdecznie. Może trochę większy fragment. Numerem zadań i obowiązków. Zapraszam serdecznie. Okej, mamy intro do podcastu. Takie intro możemy zapisać jako osobny plik i wykorzystywać później w kolejnych nagraniach, w kolejnych odcinkach.
w jaki sposób dołączyć do tego treść naszego podcastu i w jaki sposób zrobić jeszcze outro, czyli zakończenia. Mam przygotowane również takie pliki. To jest plik mojego podcastu, czyli konkretne nagranie. Mniej więcej tutaj powinno się zaczynać, ale zaraz zobaczymy dokładnie, czy to ma być na pewno to miejsce. Oj, trochę przesadziłem. Oczywiście te dźwięki mogą się na siebie nakładać. To nie jest tak, że one muszą być koniecznie tutaj w tym miejscu urwane, tym bardziej, że tu jest kawałek ciszy na zakończeniu. Też jest jeszcze kawałek ciszy. Ustawmy to mniej więcej w ten sposób i zobaczmy, jak to wszystko brzmi. I obowiązków. Zapraszam serdecznie. Co to jest ISBN, to myślę, że każdy już wie. Natomiast dzisiaj chciałem odpowiedzieć. Mniej więcej w ten sposób w każdym odcinku mojego podcastu rozpoczyna się już ten właściwy odcinek, czyli nachodzi on troszkę na te ostatnie sekundy. Co to jest ISBN? Na ten szum taki jeszcze na końcu nagrania. I w taki sposób mniej więcej u mnie zawsze to zostaje. Na końcu jeszcze dwie rzeczy. Jeszcze outro razem z muzyką. Mamy dwa kolejne pliki. Jest to plik zakończenia i muzyka na koniec. Muzyka jest dłuższa. Na końcu emitowany jest cały utwór, który kończy się troszkę później niż tekst. Ten tekst kończy się mniej więcej tak. Zaraz to dopasujemy i zobaczymy, jak to powinno wyglądać. Na razie muzykę wyciszę i dopasujemy tylko i wyłącznie głos. We własnym zakresie może zainteresować. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić. W ten sposób kończy się odcinek podcastu, rozpoczyna się outro, czyli zakończenie. Myślę, że takie ustawienie będzie dobre. Dopasujmy do tego jeszcze muzykę. Muzyka powinna się kończyć trochę później. U mnie muzyka się kończy... Przepraszam. Nie, to narzędzie. U mnie muzyka się kończy mniej więcej w ten sposób, ale ponieważ muzyka trwa tutaj przez pewien czas, jeszcze w moim podcaście musimy uregulować, ustawić jej głośność. Zobaczmy, jak to brzmi w tej chwili. To numer ISBN w tym momencie powinien być zapisany na nośniku, czyli na naszej płycie. Tak więc podsumowując krótko, numer ISBN nadajemy głównie w taki sposób, jak to jest w tej chwili, jest zdecydowanie za głośno. Muzyka nie może być tak głośna, ona musi być dosyć mocno wyciszona. Dlatego też musimy do tego momentu aż musimy ją dosyć mocno ściszyć. To nie muzyka jest w tym momencie najważniejsza i nie muzyka w tym momencie powinna być aż tak głośna. Głośny powinien być dźwięk podcastu, a muzykę dopasujemy sobie do reszty. To numer ISBN w tym momencie powinien być zapisany na nośniku, czyli na naszej płycie. Tak więc podsumowując krótko, numer ISBN nadajemy głównie książkom, broszurom. Właściwie można by jeszcze odrobinkę ściszyć, ale już niewiele. Zobaczmy jeszcze, trochę mi się przesunęło zakończenie, zobaczmy jeszcze, jak to brzmi na końcu. Książki we własnym zakresie może zainteresować. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić wszelkie. Tutaj jeszcze wszystko jest prawidłowo, ale ponieważ przesunąłem kawałek mój dźwięk, muszę teraz przesunąć jeszcze kawałek to zakończenie, to miejsce, w którym się dźwięk robi trochę głośniejszy. Będzie to mniej więcej tu. Teraz sprawdźmy, jak to brzmi. W których również można wysłuchać mojego podcastu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, który już za 2 tygodnie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, który już za 2 tygodnie. To
oto sposób mamy przygotowany cały podcast. Mam przygotowane rozpoczęcie podcastu, czyli intro. Mam przygotowaną treść całego podcastu i przygotowane również zakończenie. Wygląda to dużym pomniejszeniu wygląda to w ten sposób. To jest intro, to jest właściwy odcinek podcastu i na końcu to zakończenie. Muzyka jest wyciszona dopiero później i dużo głośniej, dlatego tak to wygląda. Oczywiście, czy zapiszemy intro, auto w osobnych plikach, czy nie zapiszemy, czy nie będziemy tego zapisywali w osobnych plikach, tylko będziemy nagrywali wszystko razem, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Ja nagrywam początek i zakończenie, czyli moje intro i outro razem z całą resztą podcastu, tym bardziej, że zakończenie jest inne za każdym razem, ponieważ mówię tam chociażby numer kolejnego odcinka, czy też adres, pod którym dany konkretny odcinek, czy też notatki właściwie do niego można znaleźć. Są to informacje zmienne z odcinka na odcinek i chociażby właśnie dlatego u mnie jest to nagrywane wszystko razem jako jeden plik. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie i zapraszam również do regularnego odwiedzenia strony jakzrobićpodcast.pl. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym opowiadam o kolejnych nowych problemach. Staram się rozwiązać nowe problemy, z jakimi mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie.